witam szanownych Państwa, żeby już na winnicy to nie wyglądało tak jak tutaj, że te winorośla pną się po patyczkach, które już w tej chwili są przegnite, a to jest idę tego sezonu połowa, więc takich patyczków już nie będzie, nie na winnicy, będą tyczki bambusowe, które bardzo łatwo się wbija. I takim paskiem z drucikiem w środku cudownie się taką młodą winorośl zapina. Koszt takich tyczek 120 cm o średnicy 8-10 mm to jest, żeby nie skłamać, mam paragon. Tyczka bambusowa 120 cm i 8-10, 100 sztuk, 44,25. Te paski kosztują 7 zł. No i przesyłka kurierska cała 11 złotiszy. Jeszcze jak się kupi coś dodatkowo, no to oczywiście przesyłka kurierska się jest i wtedy tańsza. I zamiast męczyć się z jakimiś patolami, które trzeba najpierw dociąć jeszcze. Z reguły są za krótkie. O proszę, tutaj winorośl już się kładzie. A do tego wszystkiego jeszcze, jak nie miałem tych drucików w niebieskiej otulinie, to przywiązywałem winorośl drutem metalowym, takim stalowym, który został po budowie. Proszę bardzo, chociaż ta już akurat jest przypięta wąsami do drutów, to znaczy do tych drutów nośnych, które jeszcze w zasadzie nie są nośne, tylko są dosyć luźno rozpięte między słupami. Paseczek. Koszt żaden. Chroni przed wiatrem, przed wyłamaniem. Chroni też przed sarnami trochę, bo sarna ja zauważam, że jest właśnie tak, że sarny nie dogryzają do końca winorośli, która jest no, tak zamocowana. Żegnamy się. Tyczka bambusowa, która wytrzyma jeszcze dodatku parę sezonów. Myślę, że te paliki, które tutaj były wcześniej, wychodziły drożej niż te tyczki bambusowe. Także te tyczki zostawiam sobie do podpierania pomidorów. Dużo mniej roboty, koszt praktycznie żaden, bo za 100 tyczek i tych paseczków na parę lat zapłaciłem 6 dych niecałe. Kolejny przykład. No ten patyk pewnie by jeszcze chwilę wytrzymał. I są dwie lata rośle, z których jeszcze wychodzą pasierby. Zostały zostawione tylko dlatego, że to jest przy granicy działki i tutaj często przychodziły sarny. Trochę za późno, ale niech tam roślina da sobie radę. Dostaję piękną tyczkę bambusową. Sobie rośnie, żeby w przyszłym roku można było już owocującą na to roślinę z tego położyć. No i drucików też schodzi mniej. Nie trzeba poplątywać takiego grubego badyla, tylko cieniutką bambusową witeczkę.